Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, jedna z najbardziej utytułowanych polskich aktorek i najlepszych aktorek, co ja tu będę oszukiwał, Magdalena Boczarska. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, witam, ale szybko mówisz, nie mogę się wstrzelić. Staram się, no to teraz trochę zwalniamy tempo. To jest kolejna przełomowa rola Magdaleny Boczarskiej, bo ja oglądając zwiastuny, oglądając fragmenty filmu na konferencji prasowej, no to zrobiłem coś takiego. A dlaczego? Bo wielkie wow, najbardziej mi się podobała scena z Kasią Sawczuk, z którą miałem już okazję rozmawiać. No bebechy wychodzą. Nie jest to moja wrażliwość, ale doceniam taką możliwość tego wyrzucenia tych bebeków ze środka. O to wam chodziło w tym filmie Heaven and Hell? Cieszę się, że to mówisz Heaven in Hell. In Hell, a powiedziałam Heaven and Hell, sorry. Ale wiele osób się myli, nie szkodzi. Cieszę się, że to mówisz, bo to było dla nas bardzo ważne. To znaczy ten film miał wyruszyć w zupełnie inną podróż i zabrać wszystkie osoby, które pracowały przy tym filmie, w trochę zupełnie inny rejon niż kinematografia, którą zrobili do tej pory. Nam bardzo zależało na tym, żeby szczerze, uczciwie, prawdziwie, w emocjonujący sposób opowiedzieć historię o miłości w wielu aspektach. O miłości starszej kobiety, o tym, czy sobie na to może pozwolić, do młodszego mężczyzny. Analogicznie o miłości młodszego mężczyzny do starszej kobiety. Chcemy też się rozprawić z pewnego rodzaju stereotypami, które wciąż w tej materii panują. To, co dla mnie bardzo ważne, to jest też o bardzo trudnym obliczu macierzyństwa i o trudnej relacji z córką. I też, co dla mnie bardzo piękne i ważne, o relacji, o tym, że jedna z ważniejszych miłości to miłość do siebie samego i czasami jedna decyzja w życiu dzieli nas od tego, od naszego szczęścia. Magdaleno, miłość ponad wszystkim. Powiedz mi, czy ten film w końcu przełamie stereotyp? Bo jeżeli jest starszy facet i młodsza kobieta, to jest tak, cudownie, o, zajebiście, facet ogarnął, sorry, że użyłem kolokwializmów, ale cytuję, facet ogarnął sobie młodszą laskę. A jak jest z drugiej strony, to jednak pewien jest ostracyzm. Może nie aż tak głośny, ale są takie podszepty, że a, mamusie sobie znalazł. Powiedz mi, ty. Albo że będzie jego trampoliną do sukcesu, albo że będzie chciał ją wykorzystać. A przełamać, masz zadanie film Heaven in Hell, podkreślam in, czyli wy, niebo w piekle. Przełamać ten stereotyp? Ciekawe, że jak robiliśmy ten film, nikt nie myślał o łamaniu Łamaniu stereotypów, to jest YouTube, lecimy z tematem. Słuchajcie. Chciałam powiedzieć tylko, że życie napisało tak jak w przypadku sztuki kochania, kiedy nikt nie przewidział kontekstu protestu kobiet, jak robiliśmy ten film. I ta historia nabrała zupełnie innego wymiaru. Tak w przypadku Heaven in Hell bardzo nas zaskoczyło dopiero odbiór kobiet, to jak kobiety czekają na ten film, mówią, ten film jest o mnie, ja miałam taką historię, albo tak jestem w związku z młodszym mężczyzną i będę za to przepraszać, albo tak mam bardzo trudną relację ze swoim dzieckiem i bardzo jest mi z tym źle i wasz film dał mi nadzieję, albo dodał mi otuchy. Nie myślałaś o tym, żeby pójść ślady Kasi Sawczuk i na przykład ze swoim partnerem życiowym Mateuszem Banasiukiem. Mateusz, pozdrawiam Ciebie serdecznie, uwielbiam tego gościa. Jakiś duet muzyczno-wokalny, bo wiem, że Mateusz dobrze sobie radzi na perkusji. Ja też pogrywam, Ty mogłabyś coś zaśpiewać, ewentualnie zagrać na jakimś instrumencie. Wiesz, ja nawet śpiewam całkiem nie najgorzej. A mogłabyś nam zaprezentować jakiś fragment, bo tutaj wszyscy już czekają. Ja nie, wiem, jako... nie, niekoniecznie. Dlaczego? A ja bym, nie wiem, może zarapował jakoś Za głośno tutaj, za duży szum, nie mogłabym się skupić. Okej, dobrze, ale jeżeli mówimy o skupieniu się, twórcy 365 dni, miałeś to ryzyko, ty jako utytułowanka, jak powiedziałam na początku, aktorka, nagrody, pewnie te półki się uginają u ciebie w domu, a tu jednak czyste kino komercyjne. No właśnie, czyste kino komercyjne, ale z dużym przesłaniem i z wieloma bardzo ważnymi wątkami, które porusza, które są bardzo ważne. Chcę jeszcze jedno powiedzieć. Tak, miałam wątpliwości, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to, że w odróżnieniu od 365 dni jest tutaj podmiotowa bohaterka. Podmiotowa bohaterka Magdalena Boczarska, to mi, słuchajcie, tak pokazują. W koszykówce znaczy, że time, czyli przerwa, stop. Magdalena Boczarska życzę kolejnych nagród i takiego dystansu, bo wiesz co, wielki szacun za to, że pomimo rangi, pomimo ról, luźno sobie rozmawiamy bez kija w czterech literach. Ale oczywiście, że tak. A ja jeszcze chcę powiedzieć, że dla mnie też było ważnym to, że ja się muszę rozwijać. Ja nie mogę grać ciągle tej samej roli. To ten film też jest dla mnie ryzykiem, ale jeżeli, jak to mówiła Wisłocka, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Chodzi mi o to, że czasami trzeba otwierać takie drzwi, za którymi jest coś zupełnie nowego, gdzie nas jeszcze nie było. Słuchajcie tej pani, bo mądrze prawi. Elo, Magdalena Boczarska, dziękuję za rozmowę. Dzięki. Hej.